Cześć, w tym filmie pokażę Wam odkurzacz piorący D3605. Odkurzacz piorący D3605 został wyposażony w zdalny system natryskowy, który umożliwia czyszczenie za pomocą ekstrakcji. Dzięki temu jest idealnym narzędziem do skutecznego i wygodnego prania i czyszczenia różnego rodzaju tekstyliów. Z jego pomocą możemy wyprać dywany, wykładziny, tapicerkę czy dywaniki samochodowe, jak również kanapy, sofy czy fotele. Teraz kilka słów o kompletacji odkurzacza. Wraz z odkurzaczem w zestawie znajdziemy ssawka szeroka z dyszą do dywanów, ssawka wąska z dyszą do tapicerki, wąż z pilotem, zbiornik na wodę z detergentem, aluminiowe przedłużki, ssawka szczelinowa, ssawka płaska do podłóg, filtr typu HEPA, filtr gąbkowy. Urządzenie posiada 20-litrowy zbiornik z tworzywa sztucznego oraz dwa duże tylne koła i dwa przednie koła skrętne, co zdecydowanie ułatwia transport oraz manewrowanie podczas pracy. W górnej części zbiornika znajduje się uchwyt transportowy, główny włącznik oraz dwa przyciski funkcyjne, które również znajdują się w uchwycie zamontowanym na wężu głównym. Urządzenie posiada dwa tryby pracy. W pierwszym odkurzacz przeznaczony jest do odkurzania na mokro i na sucho. Przejdźmy teraz do funkcji prania. W tej opcji również musimy pamiętać, że odkurzacz powinien być wyposażony w filtr gąbkowy. Następnie do zbiornika na detergent wlewamy wodę oraz środek piorący w odpowiednim stężeniu. Preparat do prania DET8823B1 został specjalnie opracowany do prania ekstrakcyjnego i nie zawiera wypielaczy optycznych ani rozpuszczalników. Jego skoncentrowana, niskopieniąca formuła zapewnia głębokie penetrowanie struktury włókien, skutecznie usuwając zabrudzenia i wyciągając je na zewnątrz. Dodatkowo produkt posiada przyjemny zapach i nie tworzy krystalicznych osadów. Zakładamy ssawkę wyposażoną w dyszę natryskową i możemy przystąpić do nanoszenia preparatu na naszą powierzchnię. Oczywiście musimy pamiętać o wcześniejszym dokładnym odkurzaniu naszej powierzchni. Następnie musimy odczekać kilka minut, aż środek piorący zacznie działać na naszą tkaninę. Ostatni krok to odciągnięcie brudnej wody z czyszczonej powierzchni. A teraz możecie zobaczyć efekty naszej pracy. Mam nadzieję, że film był dla Was ciekawy i pomocny. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!